Naszych kochanych przyjaciół, panią prezydent Ewę Łowkin, pana przewodniczącego Stanisława Szwabskiego, pana wiceprzewodniczącego Jerzego Miotkę, panie dyrektorki, tak po kolei idę, pani dyrektor Jolę, panią dyrektor Iwonę, księży naszych kochanych, księdza prałata Wierzbowskiego, naszego duszpasterza Głuchoniemy, duszpasterza Głuchoniemych, ojca Franciszka Nina, ojca Piotra. Serdecznie witam Janusza, naszego przyjaciela, psychologa, z którym mamy wspaniałe spotkania, warsztaty, wraz z małżonką, wszystkich gości, wszystkie osoby głuchoniemy, niesłyszące, rodziny, przyjaciele. Wszyscy kochani, bardzo, bardzo serdecznie witam. Ale na wstępie chciałabym bardzo serdecznie, przepraszam najmocniej, ale bym zrobiła. I panie, wszystkie nauczycielki kochani. Lasia, bo jest piękno poszło narodzenia. Lasia, bo wpatrujemy się w kwiatko na niebie. Lasia, bo śpiewamy kolędy. Wśród nocy ciszy, bo się rozchodzi.
Musieliśmy bardzo głęboko przeżyć również i słowa Ewangelii, które dla nas są przeznaczone. Każde słowo Ewangelii jest dla nas szalenie mocno ważne, jest przemawiające, a to świąteczne w sposób szczególny, bowiem Jezus naznaczył te swoje święta i swoje przybycie na ten świat rewolucją miłości. Powiada, że bez miłości świat ten zginie. Powstańmy. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd się ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Oto słowo pańskie. Drodzy Państwo, niewątpliwie dzisiaj, obchodząc tę uroczystość, nie wolno zapominać o świętym Janie, który zapowiadał przyjście Pana Jezusa i który równocześnie uświadamiał ludzi o tym, że trzeba przyjąć słowa Pana Jezusa nie tylko w sposób wizualny, w sposób słyszalny, ale trzeba zaakceptować to przede wszystkim sercem. Stąd też dzisiaj spoglądamy na świętego Jana, który chce nam w ten sposób dać naukę właściwą, przywołując do siebie wszystkich, którzy w tamtych czasach kształtowali owe życie społeczne.